Witam Państwa, to Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku na kanale Jana Pińskiego. Witam jak zwykle serdecznie. Dziś temat manipulacji służbami, a raczej reformą służb specjalnych, nieodzowną, konieczną i bezdyskusyjną. Krytyka padła na forum portalu w polityce, a co rodzi pytanie, czy bracia karnowscy są patriotami, może inaczej, czy są przeciwko Polsce, czy za Polską? Chociaż motto, jeśli spojrzycie Państwo na portal, wspomina o tym, że bracia karnowscy biją się o Polskę i prawdę. Opis sytuacji. Otóż portal w Polityce na dniach opublikował artykuł pod tytułem, a, cytuję, Ujawniamy szokujące plany Tuska związane ze służbami. Kropka. Pegasus, przecinek, niejawne przeszukania oraz bezkarność służb. W domyśle, e, takie plany ma Tusk. A ja parafrazując, czy my, jako kanał Jana Pińskiego, parafrazując, ujawniamy bezczelną manipulację portalu w polityce. I kropka. Czego dotyczy artykuł? Otóż tak streszczając yy, i zaczynając od cytatu: Donald Tusk i jego świta z podznaku Siemoniaka i bodnar. Tu w trend. Mała uwaga historyczna, a jakże to jest język Gomułki, język szczujący w 1968 roku do pogromów polskich Żydów i do wyrzucenia ich z kraju. Jota w Jota spod znaku Izraela, sy Synaju, czyli. Jak to było na żartobliwych hasłach niełuków Sejamo. O, to jest ten poziom. A więc, cytując dalej: Otóż, świta Tuska wiele mówi o transparentności, legalności i praworządności służb. I to jest prawda. To jest jeden z punktów umowy koalicyjnej. Nowego rządu, który zapowiada reformę praworządności i służb specjalnych jednocześnie. I to jest koniec prawdy w tym artykule. Reszta jest manipulacja. Poczynając od, od zarzutu, że, cytując znowu za słowami o transparentności, stoi większa, i brutalniejsza inwigilacja społeczeństwa. Według portalu braci Karnowskich dowodem koronnym, że takie plany ma Tusk, jest projekt kodeksu pracy operacyjnej i to jest, od razu wyjaśniam, projekt nazywany Konstytucją Praworządności Służb Specjalnych, Bracia a raczej ich dziennikarze, przyznają się do tego, że ostatnio dotarli do tego projektu. Natomiast ja do projektu dotarłem już rok temu. Ba, rozmawiałem kilkukrotnie z jednym z głównych twórców tego projektu, generałem Krzysztofem Bondarykiem, byłym szefem ABW który osobiście zwracał mi uwagę na znaczenie tego projektu i szansę, jaką daje. Ba, rok temu, wiosną, na przełomie maja i czerwca, Kolegium Civitas, Wyższa Uczelnia Warszawska, nie mylić broń Boże z Kolegium Humanum, zorganizowała debatę z udziałem twórców projektu. Między innymi generała Bondaryka, ale także Piotra Niemczyka, także posła Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej, ale także NGO-sów, środowisk prawnych, środowisk obrońców praw obywatelskich i także grona byłych i obecnych funkcjonariuszy służb specjalnych. Między innymi brał udział w debacie pan minister generał Adam Rapacki, ojciec systemu walki z, z zorganizowaną przestępczością. I tam wszyscy dyskutowaliśmy na temat celowości Kodeksu Pracy Operacyjnej, jego wad i zalet. I muszę powiedzieć, że przeważała bardzo pozytywna ocena kierunku i pewnych rozwiązań prawnych, nad którymi toczy się dyskusja, co jasne, bo był i jest to projekt. On został uznany za taki przełom prawny dla służb specjalnych, które dzięki niemu będą przestrzegały prawa. Funkcjonariusze i szefowie służb będą karani za przekroczenie prawa. Niosąc odpowiedzialność służbową i karną, a społeczeństwo będzie lepiej chronione, bo służby odzyskają cywilną kontrolę nad swoją działalnością, nad swoimi zadaniami, operacjami, ale też obywatele zyskują nowe prawa w stosunku do służb, między innymi poprzez wzmocnienie nadzoru sądowego. To ma cel jeden: ochrona przed kryminalną działalnością PiSu, recydywy PiSu, przed kryminalną inwigilacją realizowaną na polecanie Kaczyńskiego przez osoby pokroju Kamińskiego i Wąsika, a więc przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem sądu RP. Z kodeksu karnego i e, ułaskawionych przez prezydenta PiS, ale zdaje się, że nie całej Polski, czyli przez Andrzeja Duda. E, do takiej oceny przychylają się jak e, przeglądając internet. <laughs> Przepraszam, przychylają się portale branżowe. Typu InfoSecurity 24, który bardzo obiektywnie i detalicznie omówił zresztą ten projekt, ale także organizacje zrzeszające prawników i właśnie NGOs dbające o nasze prawa obywatelskie i wolności. Ostatnio mają szereg uwag, powiedziałbym wiele. Ale uznają, że jest to praca w dobrym kierunku, bo konstytucja prawna działalności służb, wyznaczająca ramy prawne działalności służb, jest po tej dewastacji pisowskiej i demoralizacji służb, jest czymś niezwykle potrzebnym, a wręcz pilnym. A jak, jak wiadomo, Kamiński z Wąsikiem zamienili. Kluczowy instrument bezpieczeństwa państwa, obywateli państwa w tej kolejności, właśnie charakterystycznej dla demokratycznego ładu prawnego. Oni to zamienili w, na polecenie Kaczyńskiego w partyjną policję polityczną. To był taki pisowski instrument represji społeczeństwa obywatelskiego, osłabiający w znacznym stopniu bezpieczeństwo państwa od wewnątrz. Zresztą zgodnie z logiką agenturalnej piątej kolumny Putina. A więc, na czym polega ordynarna manipulacja, a więc dezinformacja e, portalu Braci Kernowskich? Ano na tym, że portal wyjął z kontekstu definicję pewnych czynności operacyjnych i metod pracy i wyjął je z kontekstu. To jest e, dosyć podłe. I właśnie manipulacyjne, to służy przedstawieniu KPO, czyli Kodeksu Pracy Operacyjnej, jako projektu opresyjnego, niosącego powszechne zagrożenie A, dla prywatności, dla życia osobistego Polaków, zawodowego itd. itd. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie, ale Wtedy, aby uczciwie przedstawić kodeks pracy operacyjnej, należy zacytować preambułę, czyli jego cele jako dokumentu oraz punkty wyjaśniające i łączące w całość metody i środki pracy operacyjnej czyli te fragmenty wyrwane z kontekstu. Szczególnie żałośnie powiem w tym artykule, brzmi a raczej może obraźliwie dla inteligencji Polaków, brzmi fragment tekstu mówiący, że służby będą jeszcze bardziej opresyjne niż dotychczas. No to jest niemożliwe, wyjąwszy czas stalinowskie, stanu wojennego bo do takich poziomów zbliżył się lub powtórzył je PiS. Wszyscy pamiętamy to szokujące bezprawie inwigilacji i środkami technicznymi, i podglądami, i podsłuchami, i nielegalnymi nagraniami, i śledzeniem też ludzi. A szczególnie pamiętamy... Brutalną inwigilację za pomocą szpiegowskich, szpiegowskich programów typu Pegasus. Ale pamiętamy także policję, pałującą demonstrację kobiet, czyli bijącą polki i młodzież, którzy realizowali swoje konstytucyjne prawa protestu. Ta działalność kryminalna PiSu. Była spięta wspólnym mianownikiem. Media powtarzały wtedy, że są to działania nielegalne, kryminalne, przestępcze działania PiS. Z tym, że to nie służby albo nie tylko służby dokonywały kryminalnych czynów, tylko ich polityczni dysponenci, czyli Kaczyński, Szydło Morawiecki. Wąsik-Kamiński i też komendant Granatnik, czyli Jarosław Szymczyk. Jednak największe oburzenie Karnowskich budzi fakt, że po zmianie władzy, po odsunięciu PiS od kierowania służbami, a więc po zakończeniu procesu ich niszczenia, ABW... Policja, Agencja Wywiadu, ich wojskowe odpowiedniki będą w ogóle działały. Działały, ale działały w typowy sposób, czyli używając narzędzi między innymi takich jak Pegasus, przeszukania. Czyli jednym słowem będą wykonywały pracę operacyjną, którą mają zapisane w odpowiednich ustawach. Tyle że będą to wykonywały tak jak służby wszystkich krajów demokratycznych gdzie społeczeństwo obywatelskie a więc obywatele za pośrednictwem wybranych w wyborach cywilnych urzędników kontrolują pracę i legalność działań służb i to jest Poboli widocznie portal w polityce, że to będzie przeciwieństwo tego autorytarnego modelu państwa policyjnego, jaki przez 8 lat próbował i wprowadzał PIS. Tam wykładnią nie były ustawy dotyczące poszczególnych służb, nie było prawo w ogóle, tylko polecenia, najczęściej ustne, Kaczyńskiego, Ziobry i Kamińskiego. I to gwarantowało, że służby działały nielegalnie i przez nikogo niekontrolowane, bo kontrola i nadzór e, odpowiednie procedury to jest podstawa. Ponadto e, autora artykułu, czy też e, w polityce jako portal oburza to, że projekt e, KPO. Daje osobom inwigilowanym prawo nie tylko do informacji o inwigilacji, ale prawo zaskarżenia samej czynności inwigilacji do sądu, który podjął wcześniej decyzję o rozpoczęciu inwigilacji. Co więcej, on w tym kontekście przewiduje prawo zaskarżenia. Działań służb i wejście na, i gwarantuje ścieżkę wejścia na drogę odszkodowawczą. To jest zupełnie, zupełnie nową w historii trzeciej RP. Przewiduje, jak wspomniałem, także konsekwencje służbowe i karne dla funkcjonariuszy i ich szefów, którzy złamią prawo, ale także przewiduje, dla nich konsekwencje prawne za dekonspirację osób współpracujących z konkretnymi służbami. To jest gwarancja ochrony prawnej współpracowników i osobowych źródeł informacji. Rzecz kluczowa dla pracy operacyjnej służb, bo tylko kontakty. Ze społeczeństwem są gwarancją pozyskiwania materiałów operacyjnych, wyjściowych do walki z terrorem, ze światem kryminalnym i oczywiście ze szpiegostwem. Przewiduje dla takich osób nie tylko prawo dochodzenia swojego dobrego imienia, ale także odszkodowań ze strony służb. W tym kontekście przypomnę, że tak zwane ucieczki informacji to były dla Kaczyńskiego, Ziobry i Tablickiego takie metody brudnej walki politycznej i z opozycją, i w ogóle ze społeczeństwem obywatelskim, z każdym myślącym inaczej niż oni. To były materiały kompromitujące w rozpowszechnianiu których niesławną i łamiącą moralność i etykę rolę odegrały prawicowe media, także te sieciowe, a może przede wszystkim sieciowe, bo to one organizowały nagonki, pogromy i niszczenie ludzi. To się odbywało tak, że dyspozycyjni dziennikarze Kaczyńskiego, czy też wierni PiSowi, byli po prostu regularnymi agentami służb specjalnych, współpracownikami. Mimo, że prawo zabrania werbowania osobowych źródeł informacji spośród dziennikarzy, to jest prawnie zabronione. Zabrania prawo werbunku i formalizacji współpracy, a służby to omijały kupując sprzedajnych dziennikarzy prawicowych mediów nielegalnie przekazywały im następnie wyniki pracy operacyjnej, czyli z owych środków jak Pegasus, Podgląd, Podsłuch i w ten sposób wspólnie na zamówienie polityczne decydentów PiSu i suwerennej Polski niszczyły ludzi Doprowadzając ich także do samobójstw. Przypomnę, że dziś Kamiński, o czym zapomina portal w polityce, Kaczyński i Kamiński tłumaczą się przed komisjami śledczymi z Pegasusa, że taki instrument muszą posiadać służby specjalne do walki, do ścigania terrorystów, kryminalistów i szpiegów. Taminski jakoś nie wykrył sprzedajności i zdrady neosędziego Schmidta, który właśnie uciekł na Białoruś, ale dzięki Pegasusowi grupa hejterska złożona z takich jak Schmidt, neosędziów i właśnie prawicowych aktywistów, influencerów czy dziennikarzy, jeśli tak to pseudo, i Kamiński wiedział, że przekazując informacje, ci ludzie będą atakowali swoich kolegów, sędziów, którzy bronili praworządności w Polsce. Bo na tym ta grupa hejterska bazowała, a bazowała na operacyjnych informacjach służb specjalnych. A ponadto w polityce dziwi się, że w ogóle służby będą działały, bo dla nich państwo demokratyczne, oparte na konstytucji, na ładzie prawnym, nie jest gwarantem prawidłowej działalności służb. Gwarantem byli Kamiński, Wąsik, Kaczyński. To jest krótka pamięć. Ja zadaję pytanie. Czy oni już zapomnieli, co się działo kilka miesięcy temu? Czy też jest to taka pokrętna logika kreml, bo to celem Putina jest dokończenie tego dzieła niszczenia polskich służb specjalnych, a więc filaru bezpieczeństwa naszego wspólnego bezpieczeństwa, wszystkich Polaków. No, i teraz pora na wyjaśnienia nieodzowne, które zachowałem jako błęd. Czym więc naprawdę jest projekt kodeksu pracy operacyjnej? Otóż jest ogromną szansą wyeliminowania przestępstw prawicy czy recydywy prawicy przeciwko Polsce i przeciwko prawu. On porządkuje przede wszystkim definicję kategorii. Metod pracy, środków pracy, celów pracy operacyjnej, ustala reguły samego opracowania czy rozpracowania operacyjnego, wymienia kategorie ścisłe, kategorie ludzi, którzy podlegają temu rozpracowaniu. Ponadto tworzy wspólny dla wszystkich służb bank danych operacyjnych. Jeszcze powrót do poprzedniego kapitułu. Metody pracy, te definicje mają służyć wszystkim służbom. Żeby nie było widzimisię interpretacji każdej ze służb, która inaczej interpretuje swoje uprawnienia. Wracając do wspólnego banku danych operacyjnych i archiwum. To nie tylko usprawnia obieg informacji, który jest kluczowy między służbami, koniec feudalnymi pisowskimi księstwami każda służba sobie. On usprawnia obieg, ale także uszczelnia, zapobiegając ucieczkom informacji, pozwala nam bieżąco monitorować pracę operacyjną, a więc jej zasadność i legalność. Przywraca także demokratyczną kontrolę nad służbami, bo wzmacnia kompetencje Sejmowej Komisji a, do Spraw Służb Specjalnych z uprawnieniami a, prawie dochodzeniowymi wglądu zaprzysiężonych posłów do prac operacyjnych, do ich wyników, do danych, ale także do. E, Kontroli funkcjonariuszy i szefów służb. To jest kluczowe. Wzmacnia nadzór sędziowski, wykluczając automatyzm decyzji. Sędziowie będą szkoleni, będą wnikliwie Nie. przeglądać sprawy i nareszcie zrozumieją, co podpisują. Nie ze złej woli to robili, tylko znawało obowiązków, co było celowe. Bo jeśli sędzia po godzinie 16 dyżurny otrzymuje na stół w Warszawie 500 wniosków, to on nie ma szans. Natomiast odpowiednio wykwalifikowane, czyli przeszkolone zespoły sędziowskie, zajmujące się tylko wnioskami, no to jest gwarancja, że ta praca będzie wykonywana sumiennie i merytorycznie. Kodeks Pracy Operacyjnej, jak powiedziałem, wyciąga również konsekwencje i przede wszystkim chroni Polaków przed recydyną PiS. Chroni realnie ramami prawnymi i gwarancjami prawnymi. A wobec tego, co to jest za artykuł w polityce? Czy to jest brak wiedzy? arogancja wynikająca z celowej złej woli w polityce. W każdym bądź razie metoda tej manipulacji szokuje. Szokuje jej brutalność, grube nici, rzekłbym chamstwo, bo to jest próba ordynarnej manipulacji z zamiarem dezinformowania Polaków a więc zaszkodzenia Polsce, a nie pomoc i zablokowania kluczowej reformy służb specjalnych, bez których nie możemy się obejść, jeśli mówimy o demokratycznym państwie prawa. Ja chciałem przypomnieć tylko, że bodajże w 2011 roku grupa badaczy medioznawców Oksfordu, Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zaliczyła na podstawie długich badań e, portal w polityce do takiej kategorii przekłamywania faktów, informacji, czyli manipulacji, i podawania ich e, w sosie rzekomej prawdy, troski, dobra wspólnego. To badanie zostało oczywiście przez braci Karnowskich nie tylko podważone, ale także zagrozili oni konsekwencjami prawnymi dla autorów badania. O tym można sobie legalnie całkiem, czyli jawnie wyczytać odpowiednie treści w internecie, w sieci, która niczego nie zapomina i... I to niech będzie płętą, a raczej może powodem refleksji, dlaczego mając za motto portal, bije się rzekomo o prawdę i Polskę, ale jeśli to robi, to. W niezrozumiały dla mnie sposób i sprzeczne z moją logiką państwa prawa, demokracji, ale także bezpieczeństwa i pracy służb pracy legalnej, pożytecznej, skoncentrowanej nie na zamówieniach politycznych, tylko na statutowych działaniach czyli łapaniu terrorystów, przestępców i zdrajców szpiegów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Żag do Państwa.